minuty 30 sekund do zakończenia drugiej partii. Polonia Warszawa wygrywa 47-30, 17 punktów przewagi. Oj, oj, kto by się tego spodziewał? No, zapowiadało się na wyrównany mecz, ale żeby aż 17 punktów. W żółtych strojach Zastal Zielona Góra. Gramy dalej. Faulowany z numerem 11 Maciek Banach i to Maciek będzie wykonywał dwa rzuty wolne. 47-30 dla Polonii Warszawa i zmiany w tym zespole, wraca na parkiet Banit. I proszę zwrócić uwagę na tego zawodnika z numerem 10. Jest to najwyższy zawodnik na tych finałach. Przemysław Koźluk, 2,03 m. Krótko trenuje koszykówkę, ponad rok może, albo niecały, nie wiem, ale krótko na pewno. Kiedyś robiłem z nim wywiad, bo mi przypomina Paula Gasola z Hiszpanii. Kolejne zmiany, wraca Rybak, a opuszcza parkiet z numerem 11 Maciej Banach. 48-30. Ale ciekawie w tej grupie. Młody trener. Zebrał z numerem 14 Michalewicz. Wczoraj troszkę narzekał na nogę. Dzisiaj jest, widzę, na kostce ma jakieś wzmocnienie i gra. No i nie udało się Kopiowi. Jest z numerem 15 za Stalu Sanocki. I 3 punkty! Ryba! Strefą teraz widzę, tutaj stoją 2-3. Punkty! Trubacz. 15 sekund, 14, 13, 12, 10, 9, 7. Rybak odgrywa. I koniec. 51-32 dla Polonii Warszawa.